Mamy dziś Tomasza Wójtowicza, znakomitego sportowca, komentatora telewizyjnego, honorowego obywatela Lublina i Świdnika, specjalnego ambasadora województwa lubelskiego, a przede wszystkim wspaniałego człowieka. Można powiedzieć, że był wskazany na siatkówkę, bo jego ojciec Kazimierz Wójtowicz uprawiał tę dyscyplinę sportu, a potem był trenerem. Grała także mama Bogumiła oraz młodszy brat Wojciech. Wychował się nieopodal archikatedry lubelskiej przy ulicy Królewskiej 17. Pierwsze sportowe kroki też stawiał w pobliżu, bo w mieszczącej się na Starym Mieście sali Sokoła. W swojej karierze występował w MKS-ie Lublin, MKS-ie AZS-ie Lublin, Armii Świdnik i z tą drużyną zdobył brązowy medal mistrzostw kraju. Był szalenie popularny nie tylko nad Wisłą, ale także we Włoszech, Brazylii, a w Japonii fetowano go niczym gwiazdę rocka. Po zakończeniu kariery spadł na niego grat odznaczeń wyróżnień. Został też uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także m.in. medalem zasłużony dla miasta Lublin, nagrodą promotora Polski oraz wielkim srebrnym krzyżem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Droga rodzino, przyjaciele księdza, szanowni państwo. Łącząc się w skutku bólu i żałobie z najbliższą rodziną i przyjaciółmi, w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego i własnym, ale bardzo również osobiście z żoną Ewą, rodziną Mąkiewiczów i Czarnackich, pragnę pożegnać Tomasza Wójtowicza, osobę niezwykłą nie tylko w świecie sportu. Drogi Tomku, znając twoją skromność, chyba nie do końca zdawałeś sobie sprawę, jak ważną postacią byłeś dla mieszkańców Lublina, województwa lubelskiego i całej Polski. Byłeś znakomitym ich ambasadorem. Któż nie pamięta nocy z 30 na 31 lipca 1976 roku, godziny 2:30 czasu polskiego i tych 2:26 meczu ze Związkiem Radzieckim w finale Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Tego, co się stało o godzinie 5 nad ranem w relacji telewizyjnej redaktora Wojciecha Ziemińskiego. Ręce Wójtowicza i 13-7 w 5 secie dla Polski. A później po kolejnym serwisie Rosjan atak Wójtowicza, Tomka Wójtowicza zabawić filmik od on i przejść. I te dwa twoje serwisy. Po pierwszym Czernyszew aut 14-7. I meczko. I ty serwujesz po raz drugi. I redaktor Zieliński. Uwaga! Czernyszew aut, aut. Nie było bloku. I wasza radość. I redaktor Zieliński, taki taniec, taki obrazek, to widzieliśmy w Meksyku. I jak nie dziękować tobie, twoim kolegom z drużyny, Hubertowi Wagnerowi i pozostałym członkom ekipy, którzy odnosili się po parkiecie, a Wojciech Zieliński żartobliwie ostrzegał, że mogą dostać. A przecież były wcześniej i później twoje sukcesy, o których mówił pan Wiesław Twawlat. Dziękujemy ci również za aktywność pozasportową,
Miarą tych wszystkich wdzięczności są liczne odznaczenia i uhonorowania. Ale jest jeszcze coś, za co Ci szczególnie jesteśmy wdzięczni. To to, jaki byłeś w relacjach prywatnych. Bezpośredni, otwarty, nietworzący barier, bez gwiazdorstwa. Poznaliśmy się na Stępniówce w 1974 roku w Budowlance. Później spotykaliśmy się okazjonalnie, a w szczególny sposób we wspomnieniach mojej żony Ewy, choćby Twojej wizyty w domu jej rodziców w Kraśniku, czy przebieranego Sylwestra w Zalesiu i Twoim wcieleniu się w postać baletnicy. To dlatego Twoje odejście to smutek i żal. Ale jak to wyrazić? Uczynię to tak, jak żegnałem pana Romualda Lipnę w 2020 roku, który dla mojego pokolenia, lubelskiej młodzieży lat 70. był idolem muzycznym, a Ty byłeś dla nas idolem sportowym. Posłużę się prawdą pożegnania pana Popiołka przez doktora Kazanowicza z serialu filmowego Domu. Panie Boże, tak się nie robi. Czy on był Ci tam potrzebny? Czy tam mało innych siatkarzy, komentatorów sportowych? Czy tam odbywają się Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata? Czy tam Hubert Wagner tworzy niebiańską drużynę i Cię powołał? Dlaczego się on wydawał? Co to za Lubin i lubelszczyzna bez niego? Co to za polski sport bez niego? Tomku, tu nie stoją miłośnicy sportu. Tu stoją sierotki. Drogi Tomku, żegna Cię Lubin, lubelszczyzna i cała Polska. Ale to tylko chwila być może. A Ty, Tomku, żyj w pokoju. Poproszę Waszą obie rodziną, Szanowni Państwo. Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci pana Tomasza Wójtowicza, utytułowanego sportowca, jednego z najwybitniejszych polskich siatkarzy, medalisty największych światowych imprez sportowych, a nade wszystko wspaniałego człowieka. Tomasz Wójtowicz złotymi zgłoskami zapisał się w historii polskiej siatkówki, będąc talentem na skalę światową i jednym z filarów siatkarskiej reprezentacji Polski. Występował w legendarnej złotej drużynie Huberta Jerzego Wagnera, która zapadła w pamięci polskich kibiców, w znakomitym stylu wygrywając złoty medal mistrzostw świata w Meksyku i sięgając po olimpijskie złoto w Montrealu. Tomasz Wójtowicz był fundamentem i liderem tego wielkiego zespołu, darzonym przez trenerów i kolegów ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Siatkarski talent, wybitne rezultaty i niezłomny charakter sprawiły, że Tomasz Wójtowicz był postacią wyjątkową. Już zawsze kojarzyć się nam będzie z wielką pasją i miłością do siatkówki, przy której trwał także po zakończeniu pięknej kariery. Imponujące osiągnięcia i długoletnia praca na rzecz polskiego sportu sprawiły, że był nagradzany przez władze państwowe. Otrzymał krzyż komandorski orderu odrodzenia Polski, a także złotą odznakę za zasługi dla sportu. Doceniono go nie tylko w kraju. Jako pierwszy Polak trafił do panteonu siatkarskich sław, jakim jest International Volleyball Hall of Fame w Holyoke w stanie Massachusetts, USA. Odejście pana Tomasza Wójtowicza, jednego z najwybitniejszych siatkarzy w historii Polski, to dotkliwa i bolesna strata dla całego polskiego sportu. W imieniu kierownictwa oraz pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki składam rodzinie, przyjaciołom i bliskim zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia, cześci jego pamięci. Z wyrazami szacunku Kamil Bartniczuk, minister sportu i turystyki. Szanowni Państwo, po pięknym przemówieniu przyjaciela Tomasza, naszego wojewody Lecha Sprawki, ja chciałem to uzupełnić o kilka moich refleksji. Ja Tomka nie znałem tyle, ale ja poznałem go jako wiceministrem sportu. To był naprawdę uroczy człowiek, którego nie dało się nie lubić.
Był to człowiek, który mimo wielkiego sukcesu na arenach sportowych nadal był tym człowiekiem, do którego można było podejść, porozmawiać i który z wielką pasją opowiadał o swojej historii. I szanowni Państwo, Tomasz Wójtowicz, ja tak sobie policzyłem, to jest trzeci człowiek, który urodził się na Lubelszczyźnie, którego znają na wszystkich kontynentach świata. Pierwszym był Antoni Patek, słynny zegarmistrz, który rozsławił to, że zegarki Patka sprzedawane są na wszystkich kontynentach, a pochodził z Piast Szlacheckich koło Krasnego Stawu, tu się urodził. Drugim był najsłynniejszy lubelski kompozytor Henryk Wieniawski, którego grają też na wszystkich kontynentach. I trzecim jest właśnie Tomasz Wójtowicz, którego znają na wszystkich kontynentach. Brat siatkarska i miłośnicy sportu znają go na całym świecie. I naprawdę Tomasz Wójtowicz był, jest i będzie ambasadorem Lubelszczyzny na całym świecie. Jestem z tego dumny, że zdążyliśmy mu dać ten tytuł jeszcze pod koniec sierpnia 2022 roku. I Tomku, można zapomnieć, można odejść na zawsze, ale ty zawsze będziesz blisko nas. Jak mawiał słynny poeta ksiądz Twardowski. Będziesz zawsze blisko nas i będziesz zawsze dał nam we wspomnieniach i we wszystkim, co się będzie kojarzyło z tobą. Bo byłeś wybitnym sportowcem i byłeś bardzo dobrym człowiekiem. Spoczywaj w pokoju. Lublin żegna dziś swojego honorowego obywatela. Nadanie tego tytułu honorowego 14 września ubiegłego roku było wyrazem wdzięczności dla zasług Tomasza Wójtowicza, zasług związanych z budowaniem międzynarodowej pozycji Lublina jako rozpoznawalnego ośrodka sportowego. Ale także było podziękowaniem za wysiłek, jaki Tomasz Wójtowicz wkładał w popularyzację sportu, a w szczególności swojej ukochanej dyscypliny sportowej siatkówki. Mieszkańcy Lublina żegnają dziś swojego mistrza. Tomasz Wójtowicz jest bowiem zarówno wzorem dla młodego pokolenia, jak i autorytetem dla całego środowiska sportowego, w szczególności dla działaczy sportowych. Bo już o tym mowa, że Tomasz Wójtowicz wygrał praktycznie wszystko w tym sportowym wymiarze, zarówno na poziomie reprezentacji, jak i na poziomie klubowym. Rok temu, podczas uroczystości nadawania mu tytułu honorowego, wyraził życzenie, by w Lublinie doszło do organizacji międzynarodowego turnieju z mocną obsadą drużyn klubowych i dzięki współpracy z Polskim Związkiem Siatkówki, Polską Ligą Siatkówki i dzięki zaangażowaniu przyjaciół Tomasza Wójtowicza ten turniej się odbył. Turniej jego imienia, który będzie promował dalej Lublin, tak jak on tego sobie życzy. W tym jego życzeniu spotkały się dwie wartości, o których trzeba pamiętać, które on nosił w sercu. Siatkówka i nasze miasto, Lublin. To marzenie naszego mistrza wspólnie zrealizowaliśmy i podjęliśmy już taką decyzję, że będziemy ten turniej kontynuować i będzie to nasze zobowiązanie wobec Tomasza Wójtowicza. Tak jak wielu, Tomasza Wójtowicza podziwiałem i szanowałem. Nie tylko za ogromne sukcesy sportowe, ale za to, jakim był człowiekiem, o czym pan wojewoda, pan marszałek mówił. Za to jego niezłomną walkę z chorobą. Podziwialiśmy go, baliśmy się o skutki i uwierzyliśmy w którymś momencie, że da radę. Wiesław Pawłat przywołał już w swoim pożegnaniu Tomasza, że walczył do końca, ale w tej walce o życie nie dał rady. Dlatego rywala zabrakło mu siły. Ten
wsi. Przywołał również fragment wiersza Szymborskiej, którego już nie będę cytował, ale który sprowadza się do znanego wszystkim powiedzenia, że nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywy. Tomasz Wójtowicz jest i będzie w naszej pamięci. Pragnę podkreślić, że wspólnie z przyjaciółmi Tomasza, wspólnie ze środowiskiem sportowym, z Polskim Związkiem Siatkówki, Polską Ligą Siatkówki, wspólnie z mieszkańcami Lublina zapewnimy, że pamięć o nim będzie trwała. Ile żywa nam brakowało, patrząc z punktu widzenia tego, jak wypełnia nam ostatnie lata różnymi inicjatywami i jak dodawał nam energii i siły, no ale tak musiał być. Rozmowa z rodziną, szanowni Państwo, panie marszałku, panie prezydencie, drodzy uczestnicy tej smutnej uroczystości. Z głębokim smutkiem i żalem żegna dziś wielkiego sportowca, mistrza olimpijskiego, mistrza świata Tomka. Swoim dokonaniem sportowym rozsławiał nasz kraj na całym świecie. Zaraził siatkówką i sportem tysiące młodych ludzi. Jest ich idolem i ambasadorem. Prawie pół wieku temu w dalekiej Kanadzie, gdzie ja też miałem okazję być świadkiem tych wydarzeń, wspólnie radowaliśmy z wielkiego sukcesu. Twoja drużyna pokonała wówczas w finale drużynę Związku Radzieckiego. Miliony Polaków radowało się z tego sukcesu w sposób wyjątkowy. Po latach, gdy oglądamy ten mecz, mamy w oczach łzy radości. Smutek nas ogarnia, iż tylu wspaniałych kolegów odchodzi. Drogi mistrzu, Tomku, żegna Cię cała rodzina olimpijska, Polski Komitet Olimpijski z jego kierownictwem. Niech dobry Bóg ma Ciebie w opiece, chylimy czoła i sztandary. Do zobaczenia. Spoczywaj w olimpijskim pokoju. Pogrążona w bólu rodzina, przyjaciele Tomka, koleżanki, koledzy, szanowni Państwo. Tomasz Wójtowicz, mistrz świata, mistrz olimpijski, czterokrotny wicemistrz Europy, dwukrotny olimpijczyk, srebrny medalista Pucharu Świata, zdobywca klubowego Pucharu Europy, dwukrotny mistrz Polski. Było też srebro i trzy brązy mistrzostw kraju. W biało-czerwonych barwach rozegrał 325 spotkań. To dowodzi, że dla reprezentacji narodowej przez wiele, wiele lat był opoką. Dosłownie, nie przenosi. Tomasz był też naszym ambasadorem na arenie międzynarodowej. To on jako pierwszy Polak znalazł się w elitarnym gronie najwybitniejszych postaci światowej siatkówki, Galerii Sławy. A w plebiscycie na siatkarza stulecia przeprowadzonej przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej zajął drugą lokatę. Proszę wybaczyć, ale nie sposób wymienić wszystkich sukcesów mistrza, zwanego już za życia i słusznie legendą. Ta w pewnym sensie obowiązkowa część mojego wystąpienia była przyjemnością. Ale jeszcze większą przyjemnością będzie wspomnienie o Tomku jako człowieku. Wielki sportowiec, wybitny siatkarz, który wyprzedził swoją epokę jako człowiek, pozostał postacią bardzo skromną, jakby nawet nieco skrępowaną swoją popularnością. Nigdy, ale to nigdy nie spełniał definicji gwiazdy, choć bez wątpienia poprzez swoje sukcesy gwiazdą pozostawą. Zawsze bardzo pogodny, wiecznie uśmiechnięty, sprawiał, że błyskawicznie skracał dystans międzyludzkich relacji. Nie znam osób, które by Tomka nie lubiły. Znam jednak całą rzeszę ludzi, które go uwielbiały. Uwielbiały jego towarzystwo,
jego błyskotliwy dowcip, celne, ale zawsze taktowne riposty i wreszcie tak naturalny, spontaniczny śmiech. Mimo że miał nadzwyczajne kompetencje i prawo do siatkarskich ocen czy analiz, zawsze pozostawał powściągliwy w krytykowaniu, ale też nie ulegał egzaltacji. Tomasz Wójtowicz był sportowcem i człowiekiem wielkiej klasy. Powinien być wzorem, jak wobec nawet największych sukcesów powinniśmy zachować umiar i dystans. Tomku, znając Ciebie, wiem, że nie chciałbyś, by dzisiejsze uroczystości miały smutny charakter. Niech będą podniosłe, ale ze względu na Ciebie niech będą jednocześnie powodem do radości, że mieliśmy szczęście Cię poznać. Obcować z Tobą, czerpać swoje doświadczenia i cieszyć się wspólnie tak sportowymi triumfami, jak i codziennością w Twoim towarzystwie. Zapewniam, że pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze jako wielki sportowiec i wielki człowiek. Żegnaj nasz przyjacielu, żegnaj nasz mistrzu, żegnaj nasza legenda. Spoczywaj w pokoju.